siebie jako głos wolny, tak? To w tym układzie powinni się znaleźć wszyscy ci, którzy tak w Polsce uważają. Tak? Jeśli panu się uda dogadać i rozmawiać ze wszystkimi tymi, którzy do tej pory w sposób tajemny czy w sposób taki ograniczony mieli możliwość i tak jak tutaj pani powiedziała, że podchodzili do tej sprawy, to oni są naturalnymi sprzymierzeńcami do tego, żeby z jednej strony albo uznać, albo zautoryzować pana pomysł. Albo, bo to nie jest tak, że każdy jest nieomylny, tak? I tak czy siak skonfrontować. Tak, ale chodzi o to, że im więcej podpisów będzie pod naszą ustawą zasadniczą, tym lepiej dla nas. Znaczy ja już teraz wzywam wszystkich, którzy konstytucjonalistów w Polsce, ja uważam, że to powinniśmy jako Sejm przegłosować i wszystkich konstytucjonalistów wezwać do współpracy z panem Kazimierzem. Tak. To jest prawda, wzywamy. Natomiast jeszcze wracając do... Właśnie. To jest moja rola, żeby konkludować, ale pamiętajcie, że my działamy w formule sejmowalnego. I tu uczulam państwa, że my nie odnosimy się do tych konstytucji partyjnych, które są wszystkie od marcowej począwszy. Dla nas wytyczną łapiemy pierwszą Rzeczpospolitę, nie drugą. To co pan tu pani mówi. My łapiemy pierwszą Rzeczpospolitę. My nie chcemy żadnej drugiej. Matka jest tylko jedna. Druga to jest macocha, trzecia to jest macocha. Matkę się ma jedną i ojczyzna się ma jedną. Czyli my nawiązujemy do sejmowalnego, bo zobaczcie, że konstytucja Trzeciego Maja była zrobiona w formule, w której my działamy, więc do niej się możemy odnieść. Nie możemy anulować ustaw, które w innej formule były, to co mówiłem, bo bym sobie sam zaprzeczył. I teraz ja zaraz dam pani głos. I teraz tak, Konstytucja 3 maja, ale nie tylko 3 maja, bo tu chodzi o zestaw konstytucji, które tworzyły dzisiejszą konstytucję. To chodzi o 3 maja, konstytucję o sejmikach i konstytucję o miastach. I to był pakiet, dzisiaj byśmy nazwali konstytucji. To ona była zrobiona w formule sejmowalnego, skonfederowanego, zauważcie, dokładnie w tej samej konstrukcji, co my. I uważam, że my mamy prawo się do niej odnieść, w tym sensie, że my ją przyjmujemy, bo ona była tylko na 25 lat. I z niej czerpiemy dziedzictwo, prawda? Zresztą tam ostatnia rzecz też do tego troszkę odwołuje. A nie ma prawa, bo to jest partyjny rząd, to jak on się może odnosić do innej formy? To wiecie, o co mi chodzi. Natomiast my powinniśmy odnieść do każdej poszczególnej konstytucji w sensie, że ją uznajemy, nie uznajemy, albo ze z niej też coś mądrego czerpiemy. Ja tak uważam. Czyli my generalnie możemy przyjąć, czyli uznać pewne zapisy, nie w sensie, że ją uznajemy, tylko przyjąć z tego dziedzictwa z kolei coś mądrego, jeżeli one coś mądre elementy zawierały. W tym sensie mówię. Natomiast ja uważam, że ta forma prawna pozwala nam tylko i wyłącznie odnieść się do konstytucji Sejmu czteroletniego, które były w tej samej formie, żebyśmy się dobrze zrozumieli. I teraz, jeżeli pani ma, czy ktokolwiek ma, znaczy to jest metodyka, o którą też panu prosiłem, ja tylko to jest moja jakby sugestia, to nie jest narzucanie, bo ktoś może przegłosować zupełnie coś innego. Rozumiecie, oni teraz mogą sobie, ja uważam, że oni mogą sobie majstrować przy własnej konstytucji, bo oni są w stanie teraz przegłosować, że na przykład będzie Sejm rozbiorowy i państwowość nam dają, tak jak traktat fiskalny, że przekazują państwowość w ręce Rosji na przykład, tak? Ale to jest ich Sejm i ich konstytucja, czy ich ustawa, nie nasza. My tego nie uznajemy oczywiście, bo my uznajemy dziedzictwo Rzeczypospolitej, że ono się tak sformułowało i to, że nam rozebrano państwowość, a potem nam zrobiono inną fikcję, to my mamy prawo powiedzieć, dobrze, jeżeli byście się zorganizowali w tej samej formule, czyli sejmikowej i tak dalej, to by ta była sukcesja, ale tu nie ma sukcesji, bo myśmy upadali jako monarchia, ale nie powstaliśmy już jako monarchia, myśmy powstali już jako demokracja, ale przecież nikt nie głosował na temat tej demokracji, tak? Czy myśmy przegłosowali ten system, że zmieniamy sobie ustrój? To jest wymuszenie, poprzez ciągłości państwowości. Tak, i dlatego, ale to jest, ja myślę, że to jest w ogóle dyskusja później, tak. Prawda, że to ubiegamy, dlatego ja teraz proponuję przegłosować, czy powołujemy konstytucję. Jeszcze pani chciała coś? Tak. Proszę bardzo, aha, przepraszam. Ja mam wątpliwości, dlatego że pierwszy raz widzę ten tekst. Nie znam pana projektu w ogóle, a już na pierwszy tak rzut oka, bo spojrzałam na to, na przykład budzi moją wątpliwość ta nazwa nowa, bo wiemy, że atakuje nas New World Order. Tak. I ja z tym nazwą nowa, skoro chcemy cofnąć się do pierwszej Rzeczpospolitej, do matki naszej i stać się zmianę ustroju wprowadzić na monarchię parlamentarną. Tak. Nazwa nowa, ja tu mam zgrzyt. Dobrze. Zauważyłam w tej chwili. Ale pani, jak pani ma na imię jeszcze raz? Beata. Pani Beatko, nie pani popatrzy. Ja jestem marszałkiem. To UE mi przeszkadza, ten to logo, ten znaczek, nie? Ale to już jest wtórny. To jest znak Europy, nie Unii Europejskiej. Jaki to jest znak? Europy. Europejskiej.
Europie, nie Europie. To nie jest znak Unii Europejskiej. To w ogóle nic nie jest, 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 bo Unia Europejska nie ma flagi i nie ma... Ale pani Beato, pani Beato, no, to jest wtórne, bo to będą szczegóły, które i tak daleko... No nie, daleka, to jest tylko problem, ale to nie jest, że my, to jest ten, który mógłby być zapisany na innej, to nie głosujemy. Mnie boli po prostu zestawienie. Ale pani nie jest w konstytuancie, pani Beato, nie konstytuacja, bo chce pani być w konstytuancie, przegłosuje. Nie, nie chcę. Od razu mówię. Nie, słuchajcie, dlaczego? Pierwsza rzecz... Może pani być może w konstytucji. No to, ale to powinna pani, ja bym proponował... To tam... Już mi przeszkadza na przykład powołanie się na Szkoda. Inaczej. Przepraszam bardzo. Sorry, ale... Pani nie... Beato, pani Beato. Jestem narodowcem. Niech pani, nie pani zobaczy. Wchodzimy, posłuchajcie, ja wam nie odbieram głosu, wręcz przeciwnie. Uważam, jak reszta, że jesteśmy za tym, żeby pani weszła do konstytuanty. I teraz niech pani mnie posłucha. Niech pani się zdecyduje być w tej konstytucji albo dzisiaj, albo w przyszłości. My będziemy, nie ma potrzeby, żeby każdego oddzielnie powoływać. Po prostu sama się pani zdecyduje i będzie współpracować, a może pani będzie nawet szefem. Natomiast dzisiaj chodzi o to, czy powołujemy taki organ, zacząwszy od przewodniczącego, który może się w trakcie na przykład zmienić czy coś takiego, zrozumie. Chodzi o to, żeby od czegoś zacząć, bo zawsze jest najważniejszy pierwszy krok.